Barangays. Faceci z wyprzedzeniem. Hej, 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 witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hector Conner z kanału Data Player. Oto kolejny odcinek programu The Barangays. Faceci z wyprzedzeniem. Dzisiaj chciałbym was zaprosić na pewną miniserię, która będzie rozwijana w ramach programu. Ona będzie się nazywać tymczasowo YouTube Retro, bo w tej chwili to nie mam za bardzo pomysłu, ale myślę, że zostanę przy tej nazwie YouTube Retro. Co będę robił z tą serią? Mianowicie będę wam pokazywać najstarsze kanały, jakie się, że tak powiem, no, zapisały, które, że tak powiem, no, trwają do dziś na YouTube, że są cały czas albo rozwijane, albo są martwe. Po prostu będę wam pokazywać kanały, które można nadal do nich wejść, że można sobie normalnie wejść, obejrzeć jakiś film. Postaram się też pokazać wam też jeszcze takie kanały, które zostały, no, niestety usunięte z YouTube'a. Przynajmniej postaram się, to może wam pokażę mój pierwszy kanał, jaki był na YouTubie. To pokażę wam, o czym był w ogóle ten mój pierwszy kanał, ale nie o tym tutaj. Więc tak. Jeśli chodzi o tę serię, to się skupię tylko i wyłącznie na takich najstarszych kanałach na YouTube, które zostały założone bodajże w 2006 roku, 2007, 2005, albo może być nawet 2010 rok, ale dobra, tak więc. Dzisiaj sobie zaczniemy że tak powiem, z kopyta, że się tak wyrażę. Zaczniemy sobie od kanału, który się zwie Gracjan Gorni. Ten, kto uwielbiał kiedyś oglądać maszynimy z GTA 4, to ten wie, kim jest Gracjan Gorni. Kiedyś jego kanał był pod nazwą Rider.pl. Był on związany na początku tylko i wyłącznie z GTA 4, oczywiście z serią Machinima. Kręcił takie oto właśnie seriale, proszę bardzo. Jest to jeden dzień z życia snajpera, jego pierwszy taki serial zrobiony w GTA 4. Mamy tu jeszcze coś takiego jak Idiot on Crack, takie jakieś śmieszne jakieś momenty, takie można by porównać to tak trochę do ADS, ASDF Movie. Jak kto wie, to wie, no, z czym to będzie powiązane, więc znaczy tak tylko porównałem, że to, że Idiot on Crack, to że po prostu jakieś takie śmieszne momenty jakieś wyreżyserowane. Tutaj mamy Machinima GTA 4 SWAT. Tu oczywiście pokazuję wam to, co się tutaj na razie uchowało, bo nie wiadomo, czy to jeszcze przetrwa. I ogólnie był jeszcze taki osobny kanał, nie wiem, czy to był kanał założony przez niego, czy to był kanał po prostu założony przez fana i robił reuploady. Właśnie nazywało się JSS Studio. I ogólnie tak. Jak sami możecie zauważyć w tej chwili tutaj, to co się uchowało, to tak, mamy tutaj, tak jak wam pokazywałem, jeden dzień z życia snajpera, mamy też jeszcze właśnie to Idiot on Crack, GTA 4 SWAT, mamy tutaj jeszcze coś takiego jak GTA 4 On Free Life, tutaj mamy, że tak powiem, zapoznanie się z głównymi bohaterami, mamy też jeszcze jego główną serię, mianowicie GTA 4 Velocity Shift. Jest to serial taki powiązany mocno takim z nielegalnymi wyścigami. Jest dużo, że tak powiem, inspiracji, jeśli chodzi o Szybkich i Wściekłych oraz NFS Undercover. Bo ogólnie jak ten serial powstawał, to był to najnowsza część NFS-a, to było, z tego co wiem, to było NFS Undercover, więc ogólnie kiedy ten serial GTA 4 powstało, to często można usłyszeć takie punkty kulminacyjne, jeśli to dobrze ogólnie nazwałem, takie te dźwięki takie dobrze znane z NFS Undercover, takie bodajże właśnie z cutscenek, więc ogólnie tu się często będzie przewijać taki dźwięk z NFS Undercover. No i też jeszcze w trakcie, kiedy tutaj się ten serial się rozwijał, więc powstawały kolejne epizody, to potem powstał NFS Shift. No można też tutaj usłyszeć też jeszcze takie nawiązanie do Shifta,
Więc tak. Jak sami widzicie, nie ma w ogóle tego pierwszego epizodu. I ogólnie ten epizod pierwszy został zbanowany, a znaczy zbanowany. No, został zablokowany z tego, co mi się wydaje, chyba na całym świecie albo w niektórych krajach, ale coś mi się wydaje, że chyba na całym świecie. I ogólnie to było przez jakieś prawa autorskie za muzykę. I ogólnie tak wam przypomnę, albo po prostu opowiem wam, jak to w ogóle kiedyś działało na YouTubie. Jak to było w ogóle z tymi prawami autorskimi. Otóż prawa autorskie działały w ten sposób tutaj na YouTubie, że jak wy żeście wrzucili film z muzyką, która zawiera prawa autorskie, to YouTube z automatu wyciszał cały film. Nie wyciszał fragmentu, tylko on wyciszał cały film. Mogliśmy go obejrzeć, ale mogliśmy go tylko obejrzeć po prostu bez audio. Nie mogliśmy w ogóle odsłuchać audio, więc po prostu był wyciszony. Jak tylko mi się uda znaleźć tego screenshota, którego kiedyś zrobiłem, bo ja zgłosiłem to, że ten epizod został ogólnie wyciszony przez YouTube'a, to potem Gracjan rzucił to na tą stronę. Nie wiem, czy to się tak czyta. Proszę bardzo, mamy pierwszy epizod, więc na spokojnie możecie sobie obejrzeć pierwszy odcinek tutaj. Potem jak coś, to możecie sobie przerzucić się tutaj i normalnie potem macie epizod drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Tu mamy siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty i trzynasty. Proszę bardzo, mamy wszystkie tutaj epizody. Więc jedynie tylko pierwszy epizod ucierpiał na YouTubie, więc możecie sobie śmiało wejść tutaj i wystarczy, że sobie wpiszecie w Google nazwę tutaj tej strony i napiszecie po prostu Valve City Shift i będziecie mieć na głównej stronie. Tak to sobie będziecie mieć. Więc tak, później wam opowiem, co dokładnie było. Tu mamy jeszcze tutaj zielonego dressa, tu mamy jeszcze gameplay epizodów, które wyszły w trakcie, kiedy kręcili właśnie GTA 4 Velocity Shift. Proszę bardzo, tutaj mamy jeszcze jakieś tutaj zwiastuny modyfikacji takie do GTA 4, mianowicie tutaj mamy Nissana 240SX, to jest mój ulubiony Nissan, znaczy niekoniecznie akurat to musi być ten model, znaczy model. Chodzi o to, że ogólnie mi się ten samochód podoba, a nie, że ogólnie ten tuning, bo ten tuning to może być. Mnie się za bardzo nie podoba taki tuning, wolę po prostu takiego czystego Nissana 240SX, już prędzej wolałbym tego 180SX, tego z Initialdi, ale dobra. Więc tak, mamy tutaj jeszcze coś takiego jak Jestem Tier 1. Co prawda to nie był ich pierwszy, jeśli chodzi o ten film nakręcony w rzeczywistości, bo był jeszcze coś takiego, jeśli się nie mylę z tytułem, to pierwszy ich film taki nakręcony w rzeczywistości, w realu, to się chyba nazywało Tchnienie Zemsty, czy jakoś tak? Coś w tym stylu to się tak nazywało. Zresztą to sobie później przejdziemy, ale najpierw tak chciałbym wam pokazać, co tu się w ogóle ukowało. Jak sami możecie zauważyć, mamy tutaj jeszcze, oczywiście tutaj mamy te zwiastuny takich już pierwszych takich pełnych, takich właśnie typu właśnie live action, takie pierwsze zapowiedzi takich już konkretnych filmów niezależnych, takich już konkretnych filmów amatorskich. I co? Mamy tutaj, oczywiście tu mamy jeszcze też tutaj drugi epizod One Free Life. Nie oglądałem tego w ogóle, co prawda może kiedyś oglądałem pierwszy odcinek, ale no. Nie miałem okazji, jakoś nie mogłem się przemóc, bo z tego powodu, że byłem wciągnięty mocno w tematykę właśnie Valve City Shift i ogólnie tak, mamy tutaj jeszcze, co ja tutaj mam jeszcze, tutaj mamy, a nie, to nie to,
Dobra, tu będziemy mieć wyżej tutaj zapowiedzi jeszcze innych maszyn GTA 4. Mamy tutaj jeszcze, o proszę bardzo, tutaj mamy pierwszy ten film. Ale dobra, tutaj tak szybko przewinę, to proszę bardzo, mamy zapowiedzi do tutaj jeszcze innych maszyn, na przykład tutaj GTA 4 The Savage Conspiracy, jakoś tak to się czyta. Tu mamy zwiastun premierowy, to też jest, a to jest Movie Spot, ok. Tutaj mamy jeszcze maszynimę taką powiązaną z Far Cry'em trójką, to była chyba akurat w tym momencie, to była chyba najnowsza część, właśnie Far Cry 3. Co my tu jeszcze mamy? Mamy tu oczywiście tutaj Second Shift, to jest drugi sezon. To jest drugi sezon Velocity Shift. To jest, jeśli chodzi ogólnie o Velocity Shift, to no to była taka parodia Velocity Shift. Ale tu już wam pokażę na ich głównej stronie, gdzie jest studio, które niestety padło, ale można na spokojnie sobie odpalić na Wayback Machine. Więc sobie zaraz do niego przejdziemy. Najpierw sobie zobaczymy, co tu się w ogóle uchowało. Tu mamy jeszcze jakiś VFX Breakdown, tu mamy Making Offa, takie śmieszne momenty z Far Cry 3 Last Travel. Mamy tu jeszcze poradniki, techniki GSE, jak tutaj ogólnie jak zebrać ekipę, no ogólnie też jeszcze tam odnośnie scenariusza dużo jest tutaj, dużo ogólnie jest tutaj tematu odnośnie tego, jak tutaj napisać scenariusz, jak się wziąć za scenariusz, takie tam. Co tutaj jeszcze mamy, bo coś mi się wydaje, że chyba coś pominąłem. To mamy jeszcze takie zwykłe vlogi. Co my tu jeszcze mamy? To mamy jeszcze tutaj taki timelapse, nie wiem, czy to gra sam, ale to chyba gra sam. Tak, bo to zazwyczaj to tylko gra sam tutaj wrzuca tylko filmy, bo później tam się często jego nazwa kanału zmieniała z Gracjan Gornik na GSE Studio, potem na Gracjan Gornik, potem na GSE Films, ale to już są takie czasy, które to już, no, że tak powiem, no, on rzucał częściej tutaj te filmy i po prostu rzucał już później takie zapowiedzi ich filmu, mianowicie Ukryty w cieniu, ale dobra, tutaj chyba pominąłem z tego, co mi się wydaje, o właśnie, to pominąłem i ja właśnie zacząłem chyba właśnie od tego też tej przygody z ich kanałem, mianowicie jak nakręcić profesjonalny film GTA 4. Ja po prostu uwielbiałem oglądać te ich poradniki. Szkoda, że nie powstał trzeci part, bo w drugim parcie, kiedy mówili, że planują zrobić jeszcze jeden part, że wszystko jeszcze nie przedstawili, no i powiedzieli, że na pewno nie będą, że nie będziemy czekać rok, ale no już 9 lat minęło od drugiego partu, ale to już jest pewne, że nie powstanie, no bo już później powstały też jeszcze inne poradniki, takie już takie osobne. Tu mamy moment. Tu mamy jakieś podsumowanie. Tu mamy GTA 5 Live Action, to już był właśnie 2013 rok. Tu mamy ostatni odcinek Second Shift, co prawda to nie jest seria dokończona. Już każdy tutaj, znaczy każdy. No, widzowie naginali, żeby w końcu dokończył, żeby w końcu Gracjan dokończył ogólnie tą serię, ogólnie ten sezon drugi Second Shift. No niestety nie została ona dokończona. Była tam zapowiedź w 8 epizodzie, jeśli chodzi ogólnie o epizod 9, to właśnie była zapowiedź, ale no niestety no nie chciało już mu się to robić, po prostu chciał się już bardziej skupić na takich filmach, już takich niezależnych, już chciał się skupić po prostu na kręceniu filmów w realu, niż na kręceniu filmów tutaj w GTA. Po prostu jeśli chodzi ogólnie o nagrywanie filmów w GTA 4, to jest takie strasznie, kurde, takie prymitywne, chociaż można się do tego przyzwyczaić, ale no, trochę, no,
trochę, że tak powiem, jest tutaj takiej zabawy, w sumie to wam zaraz pokażę tutaj ten film, jak powstaje Second Shift, to zobaczycie ogólnie reakcję na to, że na szukanie czegoś, no ale no, dobra. Mamy tu jeszcze oczywiście tutaj easter egg w GTA 5 Online Heist, czyli rabunki. Pokazał ogólnie zestaw masek i akurat tutaj jest właśnie ta maska taka nawiązująca tutaj do Velocity Shift, ale ja uważam, że to jest po prostu przypadek, więc no. Mamy tu jeszcze tutaj coś takiego jak Tsunami Mod, tu mamy oczywiście San Andreas, ten film. Mamy tu jeszcze jak nakręcić profesjonalny film GTA 5. To było akurat w momencie, kiedy oni kręcili trzeci sezon, mianowicie... Trzeci sezon? Znaczy... Ogólnie to był trzeci sezon, ale to był prequel pierwszego sezonu, który się zwał Vanishing Shift, jeśli się nie mylę. Tak, Vanishing Shift, ale niestety tutaj można zobaczyć, jeśli się tutaj, jeśli oczywiście tutaj są te playlisty, nie ma już tej playlisty, a była ta playlista. No, zostały one, że tak powiem, ustawione na prywatne. Z tego powodu, że to nie była historia, którą chciał on przedstawić i stwierdził, że zrobi serię, kontynuację Second Shift, ale w GTA 5 i to trochę na innych zasadach, mianowicie jest to trzeci sezon, który się zwie Velo, to jest skrócona nazwa od tego właśnie Velocity Shift. Tutaj akurat jeśli chodzi o dubbingi, to akurat brali udział widzowie tym razem, a nie ekipa, że tak powiem, taka główna ekipa, taka stara ekipa tutaj z początków. Tutaj mamy jeszcze Far Cry 5, tu mamy jeszcze jego Q&A, tutaj to są nowe, a wcześniej on miał jeszcze jakieś starsze Q&A, których niestety nie miałem okazji zobaczyć, ale to już wam później opowiem, więc czas na część kolejną, czyli zobaczymy sobie teraz jak kanał Gracjana wyglądał w 2009 roku, no bo akurat takie są archiwa, że w 2009 roku ktoś właśnie zarchiwizował jego kanał. Tak więc przechodzimy do kanału z 2009, mianowicie zobaczycie sobie obraz z 2009 roku. No i proszę bardzo, jesteśmy. Jesteśmy teraz na głównej stronie YouTube'a z 2009 roku. Proszę bardzo, cofnęliśmy się właśnie tutaj do 2009 rok, proszę bardzo. Bo tak przez moment się zastanawiałem, czy aby dobrze mówię, ale tak, jest ok. Więc mamy tutaj, proszę bardzo, 2009 rok, tutaj mamy, proszę bardzo, tak w tej chwili się prezentuje, znaczy w tej chwili, tak się prezentuje ogólnie jego kanał. Tak kiedyś wyglądał jego YouTube. Ogólnie wyglądał tak YouTube kiedyś, że się robiło takie duże banery, że nie wyglądało to coś w tym stylu, że się tylko tutaj dawało baner, tylko to było tak, że to się na cały ekran dawało. Mamy ogólnie tutaj postacie, bodajże to są właśnie z tego serialu, mianowicie Jeden Dzień z Życia Snajpera. Tu mamy tutaj playlisty, tu mamy jeszcze One Life, pewnie to jest to powiązane z One Free Life. Tak mi się coś wydaje, chyba. Ale dobra, mamy tutaj jeszcze jego tutaj poradniki Sony Vegas. Co prawda nie damy rady ogólnie, no niestety nie dam rady tutaj odpalić tych jego poradników z tego powodu, że no już tych filmów nie ma, z tym, że Wayback Machine to pozwala czasami na to, żeby sobie móc odpalić jakiś właśnie film, którego już nie ma, więc no, tutaj zobaczcie, tutaj miał bardzo tutaj długi opis kanału. Teraz mamy tylko i wyłącznie takie coś, filmy i vlogi, a teraz mamy tutaj, proszę, znaczy, a tutaj mieliśmy w 2009 roku taki konkretny, duży opis, więc tak. Mój nick to Leito, nie Rider.pl, więc on się zwał właśnie tak, Rider.pl, potem Leito, ale później to się już zmieniło z powrotem, znaczy z powrotem. Zmieniło się to później na Gracjan i więc no.
Tak to właśnie wyglądało, że na początku się właśnie przedstawiał jako Ryder, potem jako Leito, potem to już normalnie jako Gracjan. Więc no. Co tutaj mamy napisane? Mamy tak, polska wersja. W razie czego moje gadu gadu, tutaj mamy numer gadu gadu, tutaj mamy jeszcze e-mail Race Nation. Więc tak. Zanim cokolwiek zapytasz, poszukaj w moich komentarzach lub użyj wyszukiwarki Google. Potrzebujesz programu. Wszystkie potrzebne rzeczy znajdziesz na gta-site.pl, gta-gaming.com, gta-insight.com. Ja akurat korzystałem z tych właśnie stron. W ogóle to gta-site, jak się konkretnie zmieniło. Kiedyś to było właśnie coś właśnie tak, mniej więcej coś tak w tym stylu, że było takie, że tak powiem, że coś tak w podobnym klimacie jak tutaj, taka stronka. Co tutaj mamy jeszcze? Chcesz pełną wersję Frapsa? Wpisz w Google Frapsy. No ogólnie rejestracja. Jeśli chcesz pobrać jakiś film z mojego kanału, powinieneś ściągnąć V-Downloader, czyli Video Downloader. Akurat nie pamiętam tego, żeby on tam się wpisał. W sumie rzadko wchodziłem na jakieś tam właśnie opisy. Więc tak, mamy mój nick PSN Stranger Leito. Zapraszam się do znajomych. Chyba to miało być, że zapraszam cię, ale dobra. Jestem codziennie. Mój nick XBL. Kurde, nawet nie wiem, co to są za skróty. Ale dobra, również się zapraszam do znajomych, ale rzadko tu bywam. Mój e-mail Live Messenger. Proszę bardzo, Stranger Leito. Windows Live.com. Kurde, ten Windows Live to naprawdę była masakra. W ogóle to taka ciekawostka. Kiedyś to te początki Windows Live to były takie, że jak aktywowałeś sobie jakąś grę na Windowsie Live, jak się wpisywało klucz, to każda gra tam miała tam jakiś tam klucz, jak na przykład na Steamie, co tam też czasem jak się kupowało jakieś tam podobne wersje gier, to też tam to potem się okazało, że też to są takie Steamowe wersje. Z tym, że jeśli chodzi o Windows Live, to było coś takiego, że nieważny jaki klucz byś wpisał, w sensie klucz gry do Windows Live, żeby móc aktywować, na przykład masz GTA 4, odpaliłeś GTA 4, w sensie zainstalowałeś, teraz ci się odpala Windows Live i każe ci wpisać klucz aktywacyjny, jak na przykład na Steamie, że sobie tam wpisujesz klucz gry, żeby móc po prostu ją zapisać sobie w bibliotece. No to tutaj na przykład było tak, że kupiłeś sobie GTA 4, fajnie, zainstalowałeś sobie, fajnie, odpaliła ci się, fajnie, masz Windows Live konto, loguje się na to konto, każe ci wklepać ten klucz z pudełka. Z tym, że to było coś takiego, że nie musiałeś nawet wpisać klucza do klucza, który był akurat w grze, znaczy, który był akurat w pudełku GTA 4. Mogłeś na przykład wpisać klucz Windows Live, na przykład, która była z gry Formuła 1 2010. Na przykład mogłeś tym kluczem z właśnie gry Formuła 1 2010, mogłeś sobie akurat tam tym kluczem aktywować sobie grę GTA 4. Właśnie takie to było porąbane, że mogłeś jakimkolwiek kluczem sobie aktywować jedną grę. Mógł być to klucz, nie, chyba Wiedźmin był też jeszcze na Windowsie Live chyba, ale no, na przykład, z tego co wiem, to był chyba jeszcze jakiś Crash Time na Windowsie Live, to na przykład mogłeś się kluczem Crash Time właśnie sobie aktywować GTA 4, albo odwrotnie, albo kluczem właśnie GTA 4, no to wiesz, wiecie, no to było takie porąbane, więc no. Skupmy się teraz tutaj na tym, co on tutaj miał powiepisane. Jeśli napiszesz do mnie na pewno, jak ty kręcisz filmiki GTA, bo ja nie umiem, pomóż mi. A to taki cytat, to ja nie będę odpisywał. Wszystko jest tu z takimi pytaniami do pośredniaka. Nauczyć się chociaż ortografii, to może wykaże jakiś entuzjazm w stosunku do twojej wiadomości. Nie odpowiadam na durne komentarze. Komentarze nie na temat będą usuwane. Jeśli chcesz mnie poniżać, obrażać, czy wyklinać,
nie komentuj. To mamy tak, zespół, reżyser Plato, scenariusz Heavy, Heavy Ouremine, nie wiem jak to nie wiem jak się ten jego nick czytało, to mamy jeszcze pomoc w tłumaczeniu, Pulposlav. No to mamy tutaj właśnie tak, tutaj mamy też jeszcze ludzi, Szynek.pl, Leito, Rider.pl, tutaj mamy jeszcze Lostek, Moras, Toretto.pl, to tam pamiętam kręcił jakiś poradnik z GTA 4, jak wygrywać do gry mody, to chyba był on. Mamy tutaj jeszcze jakiś tutaj, no ogólnie mamy tutaj sporo ludzi, tutaj jeszcze jak się zalogować, tutaj zalogować, jak się zgłosić, tutaj mamy poradnik, napisz mi na GG podane wyżej, nagraj próbkę swojego głosu. A, to zgłoszenie do tego, do dubbingu, spoko. Rekrutacja otwarta, jeśli zamknięta, chcesz się dostać do studia, a rekrutacja zamknięta, napisz do mnie na GG, podaj swój link i wyślij próbkę głosu, o którym mowa wyżej, i zapiszę sobie twój numer i gdy będziesz potrzebny, odezwę się do ciebie. Proszę bardzo, mogliśmy nawet się zgłosić, kiedy nawet rekrutacja była zamknięta. Co teraz robić? Na razie nic, spokojnie czekać na pierwszą informację, dopóki film nie będzie gotowy, by można było podkładać głosy, proszę bardzo. Tu mamy jeszcze jakieś wiadomości, brak informacji, postęp pracy, SWAT, biuro nad morzem? Nie pamiętam. Tu jeszcze, proszę bardzo, to nawet było jeszcze jakieś Idiots on Crack 3. Więc tutaj widać, że tutaj sporo tutaj jakichś maszyn im ubyło od niego. Tu mamy jeszcze przyjaciół, to kurde, nie przypominam sobie, że było coś takiego jak przyjaciele w tym na YouTube. Kurde, to sporo mnie tu też jeszcze ominęło. Co prawda ja tak regularnie YouTube'a zaczynałem już sortować, że tak powiem, w 2012, a jeśli chodzi o ogólnie 2009-10 ogólnie, to ja tak sobie ogólnie patrzyłem tak okazyjnie, jak byłem w szkole i byłem w bibliotece. Mamy tak. Modelujesz samochód, broń, motor czy cokolwiek innego do GTA 4? Podobają Ci się moje filmy? Zgłoś się do mnie na GG, a następnie wyślij model, a ja wykonam przedpremierowy filmik zapowiadający. Nie krępuj się, pisz. No i akurat, proszę bardzo, tutaj mieliśmy, a nie tutaj, nie zobaczymy za bardzo miniatur. SWAT 4 and the series. Proszę bardzo. Co my tu jeszcze, gdzie tu mamy? A dobra, tutaj mogę wam pokazać tutaj w tym miejscu, mianowicie tu były te jego właśnie zwiastuny przedpremierowe, danych aut. To było gdzieś właśnie w momencie, bo to było na przykład to, Pagani Huayra, jakoś tak to się chyba czyta. Tu mamy jeszcze Laguna Seca, ale to jest chyba tylko zapowiedź właśnie naszej nimy, ale tutaj mamy Buick Riviera 1972, proszę bardzo, on robił właśnie tutaj zwiastuny, tak jak tutaj pisał, proszę bardzo. Gdzie to było? O, ma się tutaj. Tu mamy tak, czarna lista, tu mamy czarna lista, czyli tacy zbanowani, rzekłem. I tutaj mamy jeszcze po angielsku tutaj wypisane, mamy studio JSE.pl, to sobie później zobaczymy, więc no. Mamy tutaj, proszę bardzo, dyskusję. Tak to wyglądało, dyskusja. Co my tutaj mamy? Że niby 10 godzin temu. Więc no. Siemka. Tutaj pokazuje ogólnie logo GTA 5, ale to jest z tego powodu, że to tam wychwytuje czasami tutaj te awatary trochę nowsze, więc to jest akurat 2009 rok, to więc jeszcze epizody były, że tak powiem, zapowiadamy chyba, albo już wyszły. A pierwsza zapowiedź to była chyba w 2011, jeśli chodzi o GTA 5, no to wtedy to żeśmy nie wiedzieli, jak będzie wyglądać logo, no to tak. Jak to w ogóle wygląda, ale coś mi się kojarzy ten gościu, tak mi się wydaje, że jakbym znał tego gościa, to ten nick. Ale dobra, spróbujmy w ogóle wejść do videos, ale wątpię, że nam się to uda, bo to wiecie, no, proszę bardzo, niestety nie ma zarchiwizowanego.
Ale co tutaj mamy? Czekam, czy mogę to sobie przełączyć. O, przełączę, ładuję. Broadcast your cell. Czy to nam przełączyło na następny ten? Dobra, wiecie co, ja sobie teraz cofnę, mianowicie tutaj. Albo nie, a tutaj, no właśnie, i tutaj mam. To teraz sobie przeniesiemy się tu. Proszę bardzo, to jest kolejne, że tak powiem, właśnie tutaj archiwizacja. Chociaż nie wiem, czy to nie jest właśnie to samo. Tak, to jest to samo. Tutaj akurat nie jest w stanie odczytać, więc sobie cofniemy. To będą właśnie takie luźne odcinki z takich właśnie tutaj prezentacji. Bo tak się ogólnie kiedyś właśnie tutaj tak się surfowało po sieci, takie, że kurde, jakoś w ogóle jak się surfowało po sieci, tak właśnie w takim 2009 roku, 2010, to ogólnie to jakiś taki inny urok był. Proszę bardzo, mamy tutaj GSS Studio Raider.pl Channel. Mamy tutaj już inny banner. Proszę bardzo, to jest już rok 2010. Tutaj mamy Velocity Shield, tutaj mamy epizod 6, to był chyba najnowszy. Ojciec dzieci Neo za kierownicą. O, to jest chyba tutaj legendarny też jeszcze film odnośnie tego rzeczy, które mnie wbijają dwa. Ale nie, znaczy coś tam widziałem, ale nie oglądałem dokładnie tego. Tu mamy Raider.pl, tutaj mamy GTA 4, NFS Pro Street Trailer, Machinima. Tu mamy jeszcze NFS Shift, NFS Undercover. Niestety, no, nie miałem okazji, żeby zobaczyć sobie tego. Get the last Flash Player. No, niestety, nie zobaczymy sobie tutaj filmu. Chyba, że to był chyba zwiastun, co nie? Niestety, nie mamy tutaj za bardzo możliwości, żeby sobie tutaj sprawdzić. Mamy tak, subscribe. Rider.pl, proszę bardzo. Tutaj mamy nawiązanie do tego, do postaci, mamy nawiązanie do postaci Velocity Shift. Tylko jak się on nazywał, aż zapomniałem. To był właśnie ten gościu w masce. Gdzie to jest? Proszę bardzo, tutaj mamy tutaj gościa w masce. Jak się on nazywał? Dobra. To był chyba Ryan. Ryan, tak. Ryan Ghost Morris, jakoś tak się nazywał. Więc no. Tutaj mieliśmy tak, rok 2009, no to teraz czas na rok 2010. Tutaj mamy tak. Robisz nową ścieżkę audio, wrzucasz na nią dźwięki i usuwasz całą ścieżkę. Wtedy zostaje ci tylko sam film. Takim samym sposobem wcisnąć dźwięk, z tą różnicą, że teraz pracujesz obraz. Pewnie jest łatwiejszy sposób, podałem ten, który ja znam i stosuję. Mam tutaj pytanie, jak grać? To jest ogólnie pytanie do tego, proszę bardzo. Tutaj gadka o Rizenie. Myślałem, że będzie to coś na krój gotików. Żebym najpierw czytał komenty, a potem kupował. A co sądzicie o Arkani? Proszę bardzo, tutaj mamy normalnie gadkę o gotiku tutaj i o Arkani. Ja mam wrażenie, że coś spieprzą. Jeszcze nie wiem co, ale na pewno coś spieprzą. Nie podoba mi się, że popierdolili system walki z Wiedźmina. Więc gość przewidział przyszłość. I no niestety no Arkania okazała się jedną wielką klapą. Mamy tu jeszcze coś takiego, zagrajcie sobie w Mafię XD, chyba lepsza od GTA London. Mamy tutaj w formie pytania. Tutaj mamy grajście w Risen. Tutaj co my mamy? Dokładnie nie wiem, jaki byś miał PC, ty to gotyk i tak się zetnie od czasu do czasu. W ogóle to ciekawe, kiedy te system paki powstały. Bo tutaj pisze, że tutaj, że zetnie się od czasu do czasu, no to też jakieś problemy były. Tutaj komentarz, tak. To w ogóle to śmieszne by było takie dodawać komentarze
obecnie, właśnie tutaj w roku 2010, takie, że cofasz się w czasie i komentujesz. Chciałbym kiedyś się cofnąć w czasie i sobie po prostu zarchiwizować te wszystkie jego filmy, które były kiedyś, i po prostu zrobić takie reuploady. Więc tak, mamy tutaj jeszcze subskrypcje, subskrybentów i tutaj mamy też jeszcze przyjaciół, ale tu już przyjaciół na YouTube już nie ma, po prostu już nie ma akurat tego czegoś. Kurde, ja w ogóle szkoda, że już tych gwiazdek nie ma, bo nawet całkiem niezła ta mechanika była. Tutaj to już chyba były w formie łapek, czy mi się tylko... Nie, tu są nadal gwiazdki, proszę bardzo. Co my tutaj... Widzę, że tutaj polskich znaków nie był w stanie wyczytać. Epizod mojej wypocin... Tu mamy akurat jeszcze tutaj po angielsku. Czekajcie, mogę czy more info? Nic tam nie ma za bardzo, dobra. Więc tak, czy... Dobra, lepiej będzie jak sobie teraz cofniemy, bo nic w tej chwili za bardzo nie możemy zrobić, więc... Bo tu jest bardzo mało tutaj zarchiwizowanych rzeczy, więc będę po prostu tak sobie przeskakiwał. Jeśli chodzi o właśnie tą miniserię, to ja będę robił właśnie w taki sposób, że będę zawsze tutaj robił tak trochę... No, w taki luźny sposób będę po prostu wam opowiadać, tak w luźny sposób. Nie będę tutaj jakoś tam reżyserował, że ja będę tutaj czytał z kartki, że taki scenariusz, tylko po prostu będę wam opowiadał takie wspomnienia. Będę wam po prostu przedstawiał. Tutaj akurat się niestety nie zapisało się to dobrze. Więc teraz sobie to cofniemy. Tutaj teraz się przeniesiemy. Nie ma tutaj teraz... Znaczy teraz. Nie ma tu w ogóle żadnego... z archiwizowanej strony z 2011, więc teraz czas na 2012. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać właśnie w 2012. Pyk. Wbijamy. Ładuje. Tu mamy jakieś chińskie znaczki. Więc no. Niech to mieli. Wtyczka Adobe Flash Player nie jest już obsługiwana. Kurde, szkoda, że ta wtyczka w ogóle padła, naprawdę wielka szkoda, bo naprawdę ratowała czasem tyłek, więc, znaczy czasem, no często tyłek ratowała, więc tu mamy, proszę bardzo, Velocity Shift, epizod 13, to tutaj widać, że to jest screen, że to jest rzut ekranu ostatniej sceny, chyba po napisach, tak mi się wydaje. Bo tak coś właśnie kojarzę tutaj wygląd. Co my tutaj mamy? Game Studio 19. Ej, to już była ostatnia... Ej, to już była ostatnia część. To nieźle napisał. Ej, to już była ostatnia część Velocity Shift. Ostatnia część pierwszej serii. Widzę, że tutaj... Widzę, że niezły awatar. Szkoda, że tutaj chińskie znaczki. Tu mamy jeszcze jakiś inny banner. Proszę bardzo, tutaj mamy One Free Life. To mamy Graciana, proszę bardzo. Zjeżdżaj w górę i baw się dobrze, proszę bardzo. Tu mamy jeszcze tutaj jakieś, chyba, moment, tutaj GSA Refresher TV. To są chyba ci, którzy właśnie subskrybują, albo to jest po prostu zbiór ekipy. Tak coś mi się wydaje. Tu mamy jeszcze postęp pracy nad One Free Life, tu mamy epizod chyba trzeci to miał być, z tego co mi się wydaje, aż sobie zobaczę tutaj. Z tego co tutaj, tak, Volt 2, więc tutaj widzę, że trójkę kręcili, tutaj, że 20%. Kurde, że szkoda, że to się nie zachowało. Dusza Zemsty to była. Teraz sobie przypominam, Dusza Zemsty. Nie pamiętam, co ja tam wcześniej mówiłem, ale to było właśnie, to był ich właśnie pierwszy serial taki nakręcony w realu, to była Dusza Zemsty. Tu już to się nie opierało w ogóle na żadnej grze, tylko po prostu oni sobie kręcili taki własny serial. Szkoda, że to się w ogóle nie zapisało. Tam wcześniej jeszcze na YouTube było coś takiego jak te za kamery, te takie making-offy, takie śmieszne momenty, więc no. Proszę bardzo, tutaj mamy... Tu jedynie co mamy tutaj zapisane, to tylko i wyłącznie główne strony Raidera.pl.
Szkoda tylko, że kurde Flash Player padło, więc no ta wtyczka. No niestety nie obejrzymy sobie teraz tych, czy teraz, nie obejrzymy sobie w ogóle tego filmiku. Może uda nam się jakoś to zrobić, nie wiem. Spróbuję to jakoś pokombinować, spróbuję to jakoś odpalić, może są jakieś poradniki, jak obejrzeć film, skasowany film na Wayback Machine, żeby po prostu jakoś ominąć tą wtyczkę. Nie wiem, może coś mi się uda. Czyli to było tak, Stalker, Radioactive World, to był filmik, tak? Jako główne, ale dobra, proszę bardzo. Mamy tutaj banner, tutaj związany tylko i wyłącznie z One Free Life. Szkoda, że nie byłem tak mocno tak na bieżąco z jego kanałem, bo ja tak sobie raz na jakiś czas tak wracałem, zobaczyć jak to tam im idzie z kręceniem w ogóle Velocity Shift i Second Shift, bo ja jedynie się tylko skupiałem tylko na ich właśnie tutaj głównych seriach takich tych maszynim, jeśli chodzi ogólnie właśnie tutaj o takie ala Szybcy i Wściekli, coś jak ala na przykład tego NFS Undercover i ogólnie te, jeśli chodzi ogólnie o właśnie te stare NFS-y. Więc ja po prostu byłem bardziej skupiony na tym, żeby się dowiedzieć, co się będzie działo dalej w Velocity Shift. I później jeszcze co tam będzie się dziać w Second Shift. I kurde, tak mnie ta fabuła wciągnęła, że miałem po prostu wywalone na inne ich serie i chciałem po prostu się dowiedzieć, co się będzie działo dalej. Więc no naprawdę ja jestem naprawdę zadowolony z tego, że udało mi się trafić na jego kanał. Jeszcze tak się cofniemy jeszcze do roku 2009. Tutaj mamy serię Jeden Dzień z Życia Snajpera. Otóż o co chodziło z tą serią? Otóż mamy, że tak powiem, gościa, który jest właśnie zawodowym snajperem. Jest on snajperem do wynajęcia. Jest to ogólnie seria prowadzona tak w formie narracji, że tutaj jest coś takiego, że jak to na przykład było w Kikasie, że kiedy leciał film, kiedy żeśmy obserwowali ogólnie przygody gościa tego Dave'a, jak sobie obserwowaliśmy Dave'a, te jego potyczki tutaj w życiu, to on właśnie w formie narracji przedstawiał może swoją historię, no to jest właśnie to coś tego typu, że właśnie tak w formie narracji przedstawiał ogólnie pewien właśnie dzień z danego zlecenia, więc nawet fajnie to było poprowadzone, chociaż te niektóre takie ujęcia były takie po prostu bardzo mocno amatorskie, nawet amatorskimi ujęciami bym nie nazwał, bo to były takie po prostu, że tak powiem, to były takich właśnie, to były ich takie właśnie pierwsze potyczki z tym edytorem filmów, ale dobra, wracajmy teraz tutaj. W ogóle to byśmy sobie zobaczyli, co to w ogóle są za te poradniki. Tutaj mamy tak, jak wykonać efekt ala Dirt 2. Nie wiem dokładnie o co chodzi, ale zobaczymy sobie tutaj co to jest. Co to są za tytuły ogólnie, co to są za poradniki, po prostu poprzez tytuły. Więc tak, no, obstawiam, że to mogło być jakieś tam przejścia czy coś w tym stylu. Coś mi się wydaje, że możliwe, że to było coś związane z tym. Tu mamy jak ukryć znak wodny, czyli no po prostu usuwanie znaku wodnego. Co tutaj mamy jeszcze? Jak wykonać napis 3D, to już takie podstawowe. Jak nałożyć film w postaci telewizora, taki efekt telewizora tutaj nam przedstawiał. Tutaj mamy jak dostosować rozdzielczość do ekranu na YouTube. Tu mamy jeszcze jak dodać napis do filmu. Proszę bardzo, to mamy takie podstawowe rzeczy, takie związane z Sony Vegasem. Ja jeśli chodzi o Sony Vegasa, to ja oglądałem taki kanał Skryty Studio. Nie wiem, czy ktoś oglądał taki kanał, który był związany z głównie z tworzenia takich intr w Sony Vegasie. I ja się właśnie tak uczyłem się od niego tworzenia intr i ogólnie
bardzo fajne poradniki kręcił wcześniej, to już potem, z tego co wiem, to on potem tam przerodziło się to jeszcze potem na jakiś nowy kanał, chyba się on tam przeniósł na nowy kanał, który miał być związany z Adobe After Effects, ale potem to już jego w ogóle kanały po prostu przepadły. Nie wiem, czy jakbym napisał po prostu tutaj w skrócie Skryty Studio, to ciekawe to, czy by mi wyszukało, ale kurde, za cholerę nie mam pojęcia, czy by mi wyszukało ten kanał jego. Możliwe, że gdzieś ogólnie ktoś zapisał sobie jego link, bo wiem, że było coś takiego, że ktoś zrobił sobie intro i po prostu napisał, że intro Skryty Studio, że się zainspirował. Co my tutaj mamy? A, to jest to stare, dobra, to teraz tak. Mamy tutaj rok 2012, więc teraz się cofniemy. Dobrze, i teraz tak, tutaj sobie weźmiemy tutaj drugi zapis. Nie wiem, czy to będzie jakaś różnica, bo tu mamy też jeszcze inną godzinę. Szkoda, że ja nie znałem tej strony wcześniej. Ale możliwe, że... Okej, to jest wciąż tak samo. Z tym, że z taką różnicą, że tutaj mamy więcej komentarzy, chyba nie. A nie, jednak nie. No cóż, mamy tutaj już przeanalizowane. Zobaczmy sobie teraz rok 2013, jak to w ogóle się prezentowało w roku 2013. Tu mamy, proszę bardzo, większe pole, z tego powodu, że tutaj mamy dwa tutaj takie, że tak powiem, archiwa w tym samym dniu, więc sobie klikamy teraz 10.35. O, i teraz proszę bardzo, mamy teraz YouTube'a, którego każdy zapewne znał właśnie w takiej postaci. To jest ogólnie YouTube, to jest ogólnie YouTube, którego ja znam najbardziej, najlepiej, ponieważ ja, jeśli chodzi o takiego YouTube'a, to tak miałem po prostu takie, że tak powiem, taką styczność, taką małą, z tego powodu, że ja sobie tylko tak odpalałem po prostu filmiki sobie jakieś takie pojedyncze i sobie tak oglądałem, ale nie wchodziłem w ogóle na czyjeś kanały, także po prostu nie wchodziłem sobie na czyjeś kanały, w sensie, że główna strona kanału i tyle, bo po prostu ja zapamiętałem YouTube'a bardziej w takiej postaci niż w takiej, ale coś mi się tam obiło. Tak o oczy, ale zazwyczaj się mówi, że obiło mi się o uszy, ale tutaj będzie w tym przypadku o oczy. Więc tak, tutaj mamy Gracjan Gornik, tutaj mamy zapowiedź właśnie tutaj filmu Far Cry 3 Last Travel. Tutaj mamy Mission Patrol, proszę bardzo, tutaj mamy sezon drugi Velocity Shift, czyli Second Shift. Tutaj mamy jeszcze Shadow of the Past, czkawka, tu mamy jeszcze top 5 pamiętnych tekstów GSE. Ja to oglądałem kiedyś i to jest ogólnie film, gdzie Gracjan zrobił po prostu taki montaż typu, że brat bliźniak. To było tam popularne przez jakiś czas na YouTubie, że się tworzyło brata bliźniaka, że usiadłeś sobie, pierwsze nagranie to było takie, że usiadłeś po lewej stronie, a ten twój niby brat to siedzi po prawej stronie i to po prostu trzeba było wyciąć puste pole i takie potem potem tak właśnie wychodziło, że niby brat bliźniak, że z bratem bliźniakiem się ogląda. To mamy jakieś moje rysunki, może kiedyś to oglądałem, ale nie przypominam sobie. Pokój też mi się coś nie kojarzy. Nowy pokój, nowy Q&A. Kurde, szkoda, że mnie to ominęło. Spróbujmy odpalić. Ale wątpię. A, proszę bardzo, no niestety. Spróbujmy to odpalić. Też nie zadziała. A co jeśli jakbym sobie odpalił ten film, który istnieje? Czy to w ogóle by podziałało? Widzę, że wałkuje. O, i normalnie potem przerzuciło mnie tutaj. Z tym, że... No właśnie, wtyczka. No to niestety nie obejrzymy sobie filmu. No to nie obejrzymy sobie filmu z tego powodu, że on nie ma tutaj zarchiwizowanego jakimś scenem, może... Co?
Jakub Kiryluk, o co chodzi? No nie sądziłem, że to tak ten będzie. Nawet nie pamiętam, żeby on miał kiedyś tak właśnie taką nazwę. Dobra, cofnijmy się. No cóż. Czy da radę wyjść w Videos? Nie da rady. No niestety. No więc będziemy musieli się skupić na tym, co tutaj jest. Proszę bardzo, tutaj mamy tak. Pierwsze tutaj takie przygotowania. To był tak właśnie walka, scenariusz i sprzęt. Więc to były takie pierwsze przygotowania do filmu. Bo to było akurat świeżo po premierze właśnie Far Cry 3. Akurat tak się fajnie złożyło, że tutaj Battlefield 3, potem Far Cry 3. Więc no. Ogólnie naprawdę. Tutaj mamy Jakuba Kiryluka. Nie wiem, czemu mu tak przemieniło tutaj w tym momencie, kiedy ja sobie tak próbowałem odpalić film, ale dobra. Więc tak się prezentuje ogólnie kanał Gracjana w 2013 roku. To jest akurat YouTube, którego pewnie każdy zna, jeśli chodzi o wygląd YouTube'a. To był chyba najwygodniejszy YouTube, jeśli chodzi ogólnie o szukanie czegoś. Więc moim zdaniem to było po prostu miało się, że tak powiem, wszystko tak jakby na tacy, że mogliśmy sobie bez problemu coś sobie załączyć, coś sobie sprawdzić i takie tam. Ale no, niestety już YouTube się zmienił teraz na takie, kurde, już w ogóle to się YouTube strasznie się zmieni na gorsze i tak się w ogóle ciężko się już poobsługuje. Więc no. No co ja mogę teraz tutaj powiedzieć? No, Far Cry 3 raz travel, przygotowania, to były jeszcze tutaj, proszę bardzo, odcinki i to były, właśnie to był już ostatni odcinek, siódmy. Potem była długa przerwa od tego i kręcili właśnie tutaj ten film Far Cry 3 Last Travel. Więc dobra, to teraz się cofnijmy, weźmy sobie, załączmy teraz ten drugi zapis, pewnie się nie będzie niczym różnić, jak sobie wezmę tutaj. Czy to się będzie czymś różnić, czy nie? Nie, widzę, że jest tak samo, bo to jest akurat ten sam dzień, więc sobie to się cofnie i zobaczymy sobie teraz ten oto, zobaczymy sobie teraz te archiwa, czy tutaj coś się zmieniło. Bo oczywiście, że się tutaj coś zmieniło, z tego powodu, że mamy tutaj Behind the Scenes, więc mamy tutaj takie pierwsze już takie filmiki, takie pokazane, jak to w ogóle. No właśnie, tutaj są takie pierwsze takie jakby zwiastuny, tak to takie pierwsze takie wycinki scen. Co my tutaj mamy? A, to były te najnowsze takie uploady, znaczy no tak, no najnowsze tutaj wrzuta ich. O, to mi się bardzo podoba, to mi się najbardziej podobało z tego powodu, że te playlisty to się tak fajnie prezentowały, mianowicie jak się miało tam z kilka właśnie filmów zarzuconych, to potem było tak, tu mieliśmy główną miniaturkę, no i tu mieliśmy jeszcze tutaj miniaturki obok. O, proszę bardzo, tutaj się nawet wyświetliło. Nie sądziłem, że się tutaj to wczyta, ale proszę bardzo, zobaczcie, jak to się prezentuje. Tak się prezentowały te playlisty i to są moje ulubione, to jest moja ulubiona wersja tych playlist. Szkoda, że już tego nie ma, że są tutaj, że tu są tutaj takie właśnie miniaturki mniejsze. Więc no, tutaj za bardzo niewiele się tutaj zmieniło, więc teraz się cofniemy teraz tutaj, 2015. Jak to w ogóle się prezentowało w 2015, to zapewne tu już pewnie kręcili Ukryty w Cieniu. Tak, Ukryty w Cieniu oni kręcili. Mamy tutaj na zielono, czyli taki nie, to nie jest pełny zapis, tak jakby, ale spróbujmy. Zapewne to będzie niepełny zapis, bo jak jest coś na zielono, no to niestety nie jest to w pełni. A, jednak jest, okej. Okej, pamiętam ten jego tutaj facjatę, w sensie jego awatar. Tu mamy oczywiście Splinter Cell Shadow. Tu już się bardziej skupiał teraz tylko i wyłącznie na filmach, które były właśnie związane właśnie takie. Ogólnie skupiał się na filmach takie, na filmach bardziej niezależnych niż na GTA.
Z tego co pamiętam, to akurat w tym momencie, kiedy on kręcił, kiedy on chyba kończył Splinter Cella, to było tak, że on nakręcił vloga, którego już nie ma. Niestety na jego kanale, co prawda pewnie jest na jego kanale w formie takim, że on pewnie dał prywatne, gdzie on ogólnie wyjaśniał, dlaczego on nie powrócił już do Second Shift, że dlaczego i on wyjaśniał, że on nie powróci do Second Shift, do GTA 4, do maszyn GTA 4 z tego powodu, że już te czasy maszyn GTA 4 minęły, z tego powodu, że to rok 2000, że to był rok 2015, a najwięcej tych maszyn było właśnie z GTA 5, ale to nie tylko o to chodzi. Chodzi o to, że ogólnie, że przez ten czas to powstało bardzo dużo kanałów, które się bardzo szybko wybiły, a on miał bardzo dużo takich, on miał bardzo długie przerwy często, więc to się tak trochę odbiło od jego, więc to się tak trochę odbiło i było mu już ciężko tak się trochę się wybić, więc no teraz jakby on wrzucał, tak jak on tam tłumaczył, że teraz jakby on wrzucał maszyny z GTA 4, no to raczej tu już nikogo by to nie interesowało, mimo to, że jak ktoś chce, mimo że ktoś tam pisze, że cały czas o maszynie, że kiedy maszynie ma z GTA 4, kiedy dokończycie serial Second Shift, i ogólnie ja też nawet się pytałem, ja też się nawet kiedyś o to pytałem i ogólnie powiem wam szczerze, że no też mnie ciekawiło mocno i ogólnie no sam wyjaśnił, że już nikt sobie musi tego robić z tego powodu, że nie miałoby tego, że nie, po prostu nie byłoby takiego samego odbioru co kiedyś, bo to wiecie, to był rok 2009, tutaj to się chodzi o takie maszyny z GTA 4, to one się bardziej, że tak powiem, przyjmowały w roku 2010, 2012, 2011, no ogólnie te właśnie w tych akurat w tych czasach te maszyny po prostu były najchętniej oglądane, to było po prostu GTA 4, jeśli chodzi o maszyny, to po prostu królowało na YouTubie, na polskim, na zagranicznym, po prostu było tego pełno i po prostu to się oglądało, po prostu miało to swój urok, bo GTA 4 to była ogólnie pierwsza gra na silniku Rage, czyli na takim właśnie autorskim silniku. I to w ogóle to takie, powiem wam szczerze, że maszyny w GTA 4 to miało po prostu swój urok, to się po prostu tak się przyjemnie to oglądało. Naprawdę. Momentami to się aż miało się takie wyobrażenie, że to się po prostu czuło się, jakby się to naprawdę oglądało jakiś film czy serial, jakiś taki w realu czy coś. Naprawdę. To mimo, że tu były jakieś ograniczone takie animacje, takie do tego, żeby móc sobie wykorzystać. Co prawda trzeba było trainera wgrać, żeby móc stworzyć jakieś fajne sceny, mianowicie jakie peda stworzyć i ogólnie postacie jakieś stworzyć, żeby tutaj były zapętlone animacje, ale to już była gadka przy właśnie tutaj przy parcie pierwszym. Tutaj wyjaśniali, jak tutaj ogólnie obsługiwali tego trainera i co oni w ogóle robili, jakieś tam tutaj ujęcia pokazywali dokładnie, jak je robić, ale dobra. Tutaj mamy tak Gracjana, który kręcił właśnie Splinter Cell Shadow, ukryty w cieniu, to właśnie tutaj objaśniał. Jeszcze nawet opowiadał historię, kiedy chciał ogólnie puścić w kinach u siebie w mieście, no chciał puścić w kinie Far Cry 3 Last Travel, ale kiedy próbował właśnie się zgłosić z tym, to jakaś gościowa go wyśmiała, że co mi pan tutaj wyjeżdża z jakimś takim kurde z jakimś tutaj filmem, że co to w ogóle ma być, że to nie jest nawet film, że to jest w ogóle jakieś ścierwo, czy co, znaczy ja to tylko mówię to, co tam pamiętam, że to co tam było w ogóle, to co on tam opowiadał. On był na nią wkurwiony, ten Gracjan, i powiedział, że
że jeszcze się pani zdziwi. Ja tu wrócę jeszcze z lepszym filmem i dopnę swego i puszczę w końcu swój film w kinach. No i udało mu się, puścił w kinach właśnie Ukrytego w cieniu. Miał naprawdę bardzo dużą oglądalność. Nawet były też jeszcze reklamy w telewizji, jeśli chodzi o ogólnie jego zwiastun. W sumie to tutaj nawet wrzucił też jeszcze film z tego. Mianowicie, gdzie to jest? O tutaj, proszę bardzo, TVG. Telewizja Głupczyce. Dobrze czytam? Głupczyce. No, właśnie na Głupczycach. Ogólnie udało mu się w kinach ten film puścić. Udało mu się, więc z początku jego film został przez jakąś babę wyśmiany, która ona tam ogólnie, że tak powiem, no tam przenosiła te filmy na duże ekrany. Nie wiem jak to jest, nie wiem jak to działa, ale to po prostu tak mówię, tak na luzaku po prostu wam opowiadam, jakbym po prostu rozmawiał z jakąś kolegą przy piwku, więc po prostu tak sobie opowiadam wam takie wspomnienia, więc no. Niestety już tego vloga nie ma, więc no to były takie wyjaśnienie, czemu on nie powróci do GTA 4, to było akurat właśnie w 2015, on tak wyjaśniał. Więc się później skupił na tym, żeby doszlifować już potem ten film Ukryty w cieniu, bo ogólnie on się późnił z premierą, bo miał być 15 lutego 2015. Pamiętam ten dzień, ja to byłem tak konkretnie rozchorowany, ja miałem bodajże 40 stopni Celsjusza. Normalnie miałem konkretną gorączkę i byłem ledwo żywy, ja wtedy jeszcze mieszkałem w swoim pierwszym miejscu zamieszkania, mianowicie w tym domku wielorodzinnym, którego wam pokazałem na Urbexie jakiś tam czas temu, więc możecie sobie zobaczyć Urbex, moje pierwsze miejsce zamieszkania. Programy tam ogólnie w ramach programu nakręciłem taką historię swoją, więc no. Dobra, cofnijmy się teraz do kalendarza i teraz rok 2017, no to już w sumie za bardzo nie będzie tutaj nic ciekawego z tego powodu, że no w sumie to zaraz się cofniemy jeszcze do 2015, bo nie zajrzałem jeszcze do innego, ale w sumie jak jest archiwizacja w tym samym dniu, mianowicie jak jest archiwizacja, jak była archiwizacja ogólnie strony w tym samym dniu, no to już w sumie to się niewiele będzie zmieniało, więc sobie po prostu to pominę i przejdziemy sobie teraz dalej. Odpala się filmik. The Fast 8, proszę bardzo. Tutaj inspiracja Jasonem Stathamem. Style fight scene. Dobra. Tu proszę bardzo, mamy YouTube'a jeszcze tutaj też jeszcze takiego trochę tutaj, że tak powiem, jeszcze schludnego bym powiedział. Możemy tak przystopowo. No i tutaj ogólnie mamy tutaj też te jego filmy, które w tej chwili tutaj są. Do tego właśnie momentu, to proszę bardzo, tutaj mamy. O, proszę bardzo, tutaj mamy Jesus Love, Jesus Life. To mamy jeszcze opowieści z dzielni Stara Szafa, to takie trochę nawiązanie do Asasyna, takie troszeczkę przez ten kaptur. Mamy tu jeszcze horrory, tutaj mamy jeszcze tutaj ten jego vlog odnośnie tego, że jakie filmy my byśmy chcieli u niego zobaczyć. To było akurat kiedy on się chyba... Nie, moment. Czy to jak on się... Chwila, ja sobie teraz wejdę tutaj. To był rok 2016. Nie wiem, czy to było akurat w tym momencie, kiedy on się pytał. Jak tylko... No dobra, w każdym bądź razie. Ogólnie tutaj mamy właśnie te jego vlogi, że kiedy nowe produkcje, jakie filmy chcemy. Tutaj mamy trzy jego filmy, takie króciutkie, jakieś takie dwuminutowe, trzyminutowe. Ten film to jest chyba bardziej taki w formie takiego dreszczowca, taki thriller, bo tam było dwóch typów, tam tutaj było w jakimś miejscu, potem jeden gość się zamienił w jakąś dziwną istotę. Nie pamiętam dokładnie jak to było. Spróbujmy wejść w videos.
ale coś mi się wydaje, że... O, udało się. Jak Alfred Hitchcock buduje napięcie? A, pamiętam tutaj... Pamiętam, że on właśnie kręcił taki... A nie, to... A, okej, okay, to jest ten. Myślałem, że to jest ogólnie materiał, którego już nie ma. Dobra, spoko. Więc mamy tutaj teraz tutaj GTA 5 Velo, epizod drugi, epizod pierwszy, ale nie, moment, czy jest tutaj czasem, nie, to jest akurat moment, kiedy nie było w ogóle jeszcze, znaczy było Vanishing Shift, ale został już on później wyrzucony po prostu z projektu, że się tak wyrażę. Jak się prezentowało, tutaj jeszcze jego tutaj banner. Tu się widzę, że awatar się nie doczytał. Tu mamy teraz tutaj to najnowsze. Aż sobie teraz przełączymy. No cóż, tak chciałem po prostu przedstawić wam ogólnie taką oś czasu tego oto kanału. Tutaj kanału właśnie GSF Films / Gracjan Gornik / Rider.pl, więc tak chciałem się ogólnie tutaj, tak mnie wzięło na wspomniki i tak mnie wzięło na taką miniserię. Myślę, że wam się taka miniseria spodoba, typu, że ja sobie tak po prostu na spontanicznie sobie po prostu opowiadam, wspominam sobie jakieś najstarsze kanały, a jest kilka. Spróbuję też jeszcze odnaleźć jeszcze inne kanały, które kiedyś oglądałem, te, które zostały też jeszcze usunięte. Ciekawe, czy one się zachowały tutaj w archiwach YouTube. Jestem też ciekawy, czy się też jeszcze zachowało też jeszcze w tym, czy się też jeszcze to zachowało na tym. Ciekawe, czy się jeszcze w tych archiwach, to ciekawe, czy się ten mój kanał zachował, ten Big 855 Studio. Może później sobie zobaczę, wyszukam, spróbuję, ale powątpiewam, że mi się uda znaleźć. Więc no, tak się teraz obecnie prezentuje jego kanał. Pyk, proszę bardzo. Przełączyliśmy się, więc no, to by było na tyle, jeśli chodzi o jego kanał. A teraz sobie przejdziemy do jego głównej strony GSE. Więc ja teraz szybko przystopuję sobie film i za niedługo wracamy. Witam was z powrotem, proszę bardzo. Jesteśmy teraz na Wayback Machine ponownie. Teraz sobie wpisałem link, wrzuciłem sobie teraz link do strony właśnie studio GSE. Teraz sobie tutaj wejdziemy do pierwsza archiwa. Nie znaleziono, czyli no niestety, czyli kolor pomarańczowy oznacza, że nie ma tutaj archiwa żadnych, tak jakby, że się one nie zapisały dobrze, ale spróbujmy na przykład tutaj wejść. Może się one zapisały, może się nie zapisały. Spróbujemy. No, akurat tutaj też nie zapisało się, ale mamy tutaj niebieskie pole, to oznacza, że tu już na bak jest zapisane. Co się dzieje? Czemu teraz nie mogę w ogóle wejść? Bo pamiętam, że ja w ogóle kiedyś wchodziłem. Pamiętam, że ja kiedyś wchodziłem tutaj normalnie na Wayback Machine. I normalnie wszystko mi tutaj wczytywało, ale jestem normalnie zaskoczony, ale spróbujmy wszystkich tutaj możliwości, na przykład tutaj, proszę bardzo, archiwa. Ładuję, zobaczymy, czy uda się załadować. Ładuję. Loading. Jeszcze ładuję. Okej. Okay. Jeszcze ładuję i widzę, że coś tu się nie chce załadować. Tamta strona. Teraz w ogóle Wayback Machine coś nie chce w ogóle nam czytać. Teraz czytało nam zupełnie inną stronę, więc spróbujmy raz jeszcze tutaj się cofnąć. Nie, to będzie to. A nie, to teraz... O, okej. No to teraz co? No to trzeba to odpalić, no. Co ja mogę zrobić? No to teraz odpalimy to. Zobaczymy, czy uda nam się teraz to odpalić. Proszę, żeby to zadziałało. O, Studio GSEU. Ale to nie jest to, czego ja bym chciał. No niestety. Teraz coś w ogóle nie chce współpracować ze mną strona, ale za chwilę wrócimy. Może uda nam się coś tutaj podziałać.
Witam wszystkich z powrotem. Otóż mam pewien problem, otóż nie jestem w stanie w ogóle odpalić na Wayback Machine ich strony. Tutaj proszę bardzo, gdzie jest Films? Tutaj proszę bardzo, spróbujmy jeszcze raz w ogóle sobie w ten sposób na adres. Teraz wkleję sobie teraz tutaj, może teraz podziała, chociaż... Kurde, czemu mi Facebook tak tutaj mi dziwnie to... Nie, no nie lubię takiego czegoś. Więc moment, ja sobie może zrobię tak, że... Kopiuj. Może po prostu kopiuj. O, proszę. I teraz będzie tak. O, właśnie. No i niestety. Nie mam silnego pojęcia, czemu tak się dzieje, ale normalnie mi wcześniej ładowało, to więc jakiś jest problem teraz w Wayback Machine. Ale dobra, zobaczymy sobie w zdjęciach, jak to w ogóle tutaj się wszystko działo. Więc teraz tak. Oni udostępnili ogólnie takiego screenshota strony, więc pokażę wam tylko i wyłącznie na screenshocie, bo niestety no nie jestem w stanie. O, tutaj możecie nawet zobaczyć, bo tutaj wywiady, tutaj macie tutaj jeszcze coś takiego, tutaj macie, no kurde, kino, bo się tutaj tak trochę zająkłem, ale dobra. Więc tutaj mamy jeszcze bilety, proszę bardzo. Więc no udało mi się puścić film na własnym kinie, że się tak wyrażę. Tu jeszcze nawet widzę, że pudełko też jeszcze zaprojektowali. Jeszcze tutaj też widać, że tutaj plakacik. Co my tutaj jeszcze mamy? A dobra, zjedziemy sobie na sam dół. Tu widać, że tutaj GTA 5 odpalone. Tu już pierwsza maszyna ma z GTA 5. Sobie tutaj cofniemy się tutaj na sam dół. Lecimy na sam dół. Więc powinniśmy normalnie zaraz tutaj trafić na ich tutaj zrzut ekranu z ich strony. Na pewno coś tu będzie. Tylko dajcie mi chwilę, ja to zaraz znajdę. Tu mamy jeszcze, widać, koszulki dla fanów. GS Studio, tu mamy Second Shift. Mamy tutaj Mina Diesela, proszę bardzo. Co my tutaj... O, proszę bardzo. I to jest to właśnie. O, proszę bardzo, tutaj mamy studio GS CBA. Może teraz to się uda nam coś tu ogarnąć. Tu mamy w trzech wersjach ich stronę. Więc może teraz nam się uda coś tam tutaj załatwić, proszę bardzo. Tylko, kurde, znowu źle zrobię. Wyjdź. I teraz sobie teraz klikniemy tak i kopiuj, żeby to było w formie tekstu. I teraz sobie kopiujemy sobie URL. O, proszę bardzo, udało się. I teraz chwila prawdy, rok 2012. I to jest 2 stycznia. Ładuję. Proszę, żeby się to załadowało, bo naprawdę nie wytrzymię. Proszę bardzo, 14:28. Załaduj mi to, proszę cię. No, załaduj, proszę. O, jest. Jest, działa, proszę bardzo. Więc no trochę musiałem się napocić, po prostu tamte strony, które zostały podane na YouTubie, też na Facebooku w informacjach, to są po prostu jakieś błędne. Więc no oni często zmieniali swoje strony. Więc tak się prezentowała ogólnie ich strona GS Studio, proszę bardzo. Tu mamy tak, Dusza Zemsty, Velocity Shift, tu mamy też jeszcze parodię, Velocity Shift, też jeszcze jest Velocity Shift 2, tu mamy Obejrzyj Film, szkoda, że sobie go nie obejrzę. Tu mamy jeszcze tutaj Stalkera nakręconego, tutaj to krótka produkcja przedstawiona w świat zaraz po wybuchu bomby chemicznej. Szkoda, że już nie ma na kanale. Tu mamy jeszcze On Free Life, Ghost. Co my tu jeszcze mamy? Jeden dzień z życia snajpera i The Savage Conspiracy. Nie wiem, czy to ja dobrze czytam. Tu mamy One Life, a to jest chyba One Life trzeci sezon, czy coś w tym stylu? Chyba tak. No ale dobra. Więc no, tak to się ogólnie prezentowało. Ja nie miałem w ogóle okazji obejrzeć Velocity Shift. Chyba, że ja kiedyś oglądałem. Coś mi się wydaje, że chyba kiedyś oglądałem, ale
Nie przypominam sobie, co tam w ogóle było, ale coś kojarzę w ogóle to logo. To przerobione logo takie, że po prostu bardzo niskiej jakości, jakby to zrobione było w Paint'cie czy coś. Więc no. Mamy tak, Need for Speed Polska, to jest to oczywiście reklama. Zapowiedź nowej produkcji. Tu mamy drut, no cóż, okej. No tak to się ogólnie prezentowało, tak się prezentowała ich strona w 2012. Tu mamy bohaterów z pierwszego i drugiego sezonu GS-a Velocity Shift. Ta postać wystąpiła w ostatnim epizodzie Velocity Shift. To była zapowiedź drugiego sezonu. Potem już jak tylko powstało Second Shift, to oni potem razem już występowali normalnie. Więc no. To normalnie mamy login, hasło, to się wpisywało. Rejestracja, zgubione hasło. To mieliśmy okazję też jeszcze, żeby tutaj też jeszcze odzyskać hasło. No co ja mogę powiedzieć? No ogólnie naprawdę. No jeśli chodzi o wspomnienie takie internetowe, to najwięcej wspomnień to ja mam na przykład właśnie z tym kanałem. Proszę bardzo. Więc to jest na razie pierwszy kanał, który chciałem wam zaprezentować w formie właśnie takiej mini serii, takiej luźnej serii, bo to nie będzie takie, że będę tutaj się skupiał na jakimś fajnym montażu, tylko to będzie taki przegląd YouTube'a, przegląd jeszcze też stron. Więc na razie tak, to będzie jako YouTube Studio, YouTube Retro. Więc no, to by było na tyle, jeśli chodzi ogólnie o ten pierwszy odcinek. Jest zapewne długi, więc trochę mi to zejdzie. Wystarczy, że tylko to fajnie przytnę, jakoś tutaj fajnie to wam to zaprezentuję i będzie ok. Więc no, to by było na tyle, jeśli chodzi ogólnie o ten odcinek. Nie będę za bardzo wam puszczać tutaj odcinków ich, ale zrobię coś innego. Mianowicie pokażę wam, tak jakby zrobię coś takiego jak ewolucja intra GS Studio. Pokażę wam, jak wyglądało ich pierwsze intro. Tutaj to było chyba rok 2009, jak oni wrzucali film. Albo 10. To wam pokażę ogólnie taką oś czasu ich, w ogóle jak się te intra zmieniały. To potem jeszcze, jak tylko mi się uda, to też jeszcze spróbuję też stąd jeszcze tutaj powyciągać. Dobra, tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi ogólnie o ten kanał. W następnym odcinku spróbuję zająć się też jeszcze jakimś zagranicznym kanałem, albo jeszcze też polskim, który też był związany z maszyną GTA 4. Zobaczy się, czy będę miał w ogóle na to czas, to więc to by było na tyle. Ja jeszcze muszę dokończyć logo do tej miniserii, więc trzymajcie się, cześć!
Kiedyś ktoś mi powiedział, że wojna się nie zmienia.